dobra ekipa. Pani marszałek, widzę pani jedną z chcieliśmy dać pani takie nasze tradycyjne ciasto, to jest szenka. Wiele regionów w Polsce przyznaje się, że to jest inne. Natomiast ten jest nasz, najlepszy, z tradycyjnych kreski. Dzisiaj był świeżo właśnie o 5 rano upieczony, żeby po prostu mogło się, żeby pani cały świat spróbować, żeby pójdzie, że ten na pewno jest najlepszy. Więc proszę bardzo, to taki właśnie prezent od nas. Bardzo dziękuję, my też fajnie za bardzo dużo zadań i tak naprawdę można powiedzieć, że tak małe grupy, bo to nie są każde koło, nie wiem, największe ile mam, nie wiem, gdzie Państwa koło mam. Ile osób? No właśnie, a zobaczcie, a ile 14 czy 20 osób może zmienić? Ile rzeczy potrafią Panie zorganizować i stworzyć? Przecież każda miejscowość, każda wieś no, ma trochę inne tradycje i obyczaje. I gdyby nie wasz upór, ta samoorganizacja, to by o tym wszyscy zapomnieli. Ile przepisów ocalało, ile zwyczajów, ile tradycji. Ale to jest historia. Ale przecież idziecie tak, że w nowoczesność edukujecie, uczycie. Także naprawdę to jest wspaniała rzecz. I wydaje mi się, że powinno być to no, jednak taką opieką większą, żebyście miały większej możliwości działania. Żeby była ta wolność w pomysłach, żebyście mogły tworzyć tam koła, gdzie chcecie, żebyście mogły, jeżeli chcecie być w dwóch kołach, to są różne, żeby koła mogły być. A co pani stworzyła przez 8 lat? Wiele rzeczy, proszę pana. A co pan stworzył? To może się pan pochwalić, wszyscy chętnie usłyszymy. Ja nic nie stworzyłem. Dlaczego? Każdy człowiek coś robi. Każdy człowiek ma, niezależnie gdzie jest, robi rzeczy mniejsze, większe, ale one wszystkie przyczyniają się do tego, że Polska się zmienia, nasze rodziny się zmieniają, miejscowości. Każdy coś robi. Ja jestem sejmem, tworzę prawo i wiele ustaw, które przygotowaliśmy, miało znaczenie dla ludzi i dzięki tym ludziom, że się lepiej. Także niech pan nie mówi, że pan nic nie zrobił, bo na pewno zrobił pan coś dobrego. Proszę bardzo. Wspomniała pani o przekazywaniu historii. Jesteśmy jak najbardziej za. Bo jeśli tak dalej pójdzie, jest, to w końcu okaże się, że zostanie historia zmieniona tak, jak powinna być, jak to mu się wydaje, że powinna być. To prawda, ale wy jesteście strażniczkami, bo wy znacie opowieści z waszego regionu. Jeżeli każdy z nas będzie robił to, co umie najlepiej, będziemy się trzymali zasad i wartości, to wszystko się uda. Znaczy, ja wiem, że są takie próby, żeby historię pisać na nowo, ale historia jest historią i są fakty, i o tych faktach trzeba mówić. Interpretacje i oceny mogą być różne, bo tutaj każdy z nas może się różnić w ocenie takich czy innych zachowań, czy takich działań. Ale są daty, są fakty, są dokumenty i my wiemy, co damy dobrego i co złego. Więc należy pilnować, żeby historia była prawdziwa i żeby mówić i o dobrych rzeczach, i o złych. Więcej o tych dobrych, bo one budują, mobilizują, budują takie poczucie dumy. Ale też, żebyśmy nie udawali, że jesteśmy święci kompletnie, bo nie jesteśmy. Może ja.
mówicie dużo w telewizji pani za koła gospodyń wiejskich z wielkim szacunkiem, bo kiedyś u nas też we wsi było, no ja mam jeszcze siebie zamieniła w żabach. A nie mówicie o innych grupach. Na przykład u nas na wsi jest klub seniora, prężnie działający. A uniwersytety trzeciego wieku się powstają? Już znam małe takie, że robiły swoje własne. No właśnie. No właśnie. I tutaj się mówi dużo tylko o jednej formie takiej grupowej. Dlaczego? I to jest z zaznaczeniem, przepraszam bardzo, że tak powiem, dofinansowania i tak dalej. A co z nami? To ja powiem pani. Proszę pani, my nie mniej. Na pewno. Proszę pan. Żmijan poseł, cośkolwiek mógłby powiedzieć. Działamy prężnie. Działamy dla równości, nie tylko, że spotykamy się 26 osób, co tydzień się spotykamy. Nie tylko robimy to, te spotkania są dla nas pożytkiem, ale prawda, ale dla ogółu, dla ludności. Bo taka jest nasza między innymi idea. Także no fajnie byłoby, może tak powiem językiem takim troszkę młodzieżowym, fajnie, gdybyśmy też nie pozostawali gdzieś tam w cieniu. My sobie poradzimy. Ale wsparcie, jeżeli jedna grupa, to proszę bardzo. Tutaj panie przepięknie śpiewają. Zespoły śpiewacze, prawda? Też tak samo. Nie czujmy się tak wyalienowani. Ale w ogóle mam nadzieję, że nie czujecie się. Nie, ja uważam, że sobie siłą samorządności, siłą w ogóle obywatelskiego społeczeństwa jest to, że są koła gospodarki wiejskiej, są choćby straże pożarne, są koła emerytów i rodzistów, są uniwersytety trzeciego wieku, są chóry, teatry, wszystkie aktywności, na których ludzie chcą się spotykać i coś chcą razem robić. Są bardzo różne i właściwie nawet w bardzo małych społecznościach potrafią być dwie czy trzy takie grupy, które potrafią się zorganizować. I ja uważam, że zadaniem i państwa, i samorządu jest wspieranie takich inicjatyw. Każda z nich powinna dostawać wsparcie, dlatego że to buduje. Samorząd jak najbardziej u nas jest za, no ale też i wysoka, wysoka góra, jeżeli tu do, no to i do nas, tak? Tak powinno być. I tak myślę, mam nadzieję. I tak będzie. Bo każdy będzie. Dlaczego tak? Mówiłam o Kałgajskiej Wiejskiej? No bo on ma naprawdę bardzo, bardzo długą tradycję w naszej. Rady seniorów powstają, już mają też, już są tak, już można powiedzieć, kilkanaście lat w niektórych miejscach i są bardzo ważne, bo jako społeczeństwo się starzejemy i seniorów będzie coraz więcej. Więc potrzebne jest nie tylko to, żeby ludzie mogli wychodzić z domów i zajęcia, ale także współdziałanie. Tak można robić programy dla seniorów, można zmieniać dzięki samorządowi programy obywatelskie, realizować właśnie przygotowane do seniorów. I to są wszystko rzeczy bardzo ważne, dlatego uważam, że to wsparcie powinno być dla wszystkich organizacji pozarządowych. I my mamy pomysł na organizacje samorządowe właśnie, żeby było ich jak najwięcej i żeby wiedziały, że mogą liczyć na wsparcie. A możemy wiedzieć, jaki ma pani pomysł? Organizacje samorządowe? Jeżeli są organizacje samorządowe, to nie powinna być jedna instytucja, tak jak teraz jest, która centralnie odpowiada za finansowanie, centralnie rozdziela te pieniądze, bo to nie jest nic dobrego, bo kto w Warszawie dowie się, że w jakiejś miejscowości są dwie czy trzy małe organizacje pozarządowe. Te środki powinny być, które państwo może przeznaczyć, kierowane jak najbliżej do samorządów i tutaj powinny być na zasadzie grantu przydzielane właśnie tym małym organizacjom, żeby każda z nich mogła funkcjonować. Dla wielu organizacji kilka tysięcy złotych rocznie to są już bardzo duże pieniądze na to, żeby mogły podtrzymać działanie, ale tego centralnie się nie zrobi, bo nikt, jeżeli w Warszawie nie ma o tych wszystkich małych i to tak, musi być tak robione. Musi być przepływ informacji i musi być decentralizacja tego i naprawdę środki zainwestowane w organizacje pozarządowe naprawdę dla społeczeństwa, dla państwa zwracają się. Organizacje pozarządowe robią bardzo wiele zadań, które są zdjęte z państwa i z samorządu. Przecież wiele takich rzeczy jest robionych. Więc trzeba w ten sposób decentralizacja i wspieranie wszystkich inicjatyw. A jeżeli pani mówi o seniorach, to rzeczywiście w tym programie, który przygotowaliśmy dla seniorów, to wsparcie dla tego typu organizacji w ogóle jest z automatu zapisane. Rady seniorów, domy pobytu dziennego dla seniorów, wszelkie formy, gdzie ludzie mogą wyjść z domu, spędzać razem czas,
wspierać, współpracować z młodymi. Bardzo często właśnie takie kluby seniorów współpracują z przedszkolami, ze szkołami, opowiadają dzieciom. I to jest takie modelowe rozwiązanie. Ale dlaczego pani się nie wspiera ze Schetynu? A dlaczego ja się mam z nim wspierać? Wspierać. Wspierać mam się. No to my się wspieramy, działamy w jednej partii, prowadzimy kampanię, każdy z nas ma swoje zadania. Pan Grzegorz Schetyna jest szefem struktur Platformy, pracuje ze strukturami, organizuje kampanię. No ja nie wiem, każdy z nas robi co trzeba, najlepiej jak potrafimy. Gdzie trzeba, jesteśmy razem. To jest chyba normalnie, że wszędzie, jeżeli się coś robi, trzeba podzielić zadania i obowiązki, bo każdy ma ważną rolę do odegrania. Tak, Grzegorz Schetyna, moi koledzy posłowie, koleżanki, kandydaci, którzy kandydują, ja także mam swoje zadanie do wykonania. Jakie pani ma zadanie? Zmobilizować państwa. Po pierwsze, żebyście poznali programy partii, żebyście poznali program Koalicji Obywatelskiej, bo na tym programie najbardziej mi zależy. A poza tym chcę wszystkich namówić do tego, żeby wiedzieli, że wybory są bardzo ważne i że głos każdego Polaka jest tak samo ważny. I jest bezcenny, bo jedna osoba w polityce nic nie zrobi, dwie osoby nie, ale każdy głos każdego z państwa to jest wybór. To wy tak naprawdę decydujecie, jaka będzie Polska. Od waszego głosu będzie zależało, kto te wybory wygra, kto będzie ze sobą współpracował. I to jest ten taki wyjątkowy dzień, że państwo mogą tego 13 września. Pani zależy. To jest otwarte spotkanie, każdy ma prawo zabierać głos. Pan jest bardzo dociekliwy, więc ja panu tłumaczę jeszcze raz. Politycy, posłowie, to dzięki wyborowi państwa dostają się do Sejmu. To państwo decyduje, czy chcą takie, a nie inne ugrupowanie, czy chcą takie, czy nie inne rozwiązanie. Potem, kiedy my mamy już do państwa wsparcie. Tam ale się my nie chcemy ugrupowania. Ma pan zawsze ugrupowania, konkretnego polityka, kogoś, kto jest w ogóle spoza. Ma pan wybór. Ale my chcemy dobrej Polski, a nie ugrupowania. Więc jeżeli chce pan dobrej Polski, to niech pan naprawdę chwilę posłucha. Przed chwilą pani marszałek bardzo wyraźnie powiedziała. Pan chciałby czuć, że politycy reprezentują interesy obywateli. Tak? Dobrze. To po co my jeździmy? Po co z państwem rozmawiamy? Przecież jeździmy od wielu lat, rozmawiamy, słuchamy. Przygotowaliśmy program, który nie wziął się z Księżyca. Przecież w tym programie te zapisy są po rozmowach z państwem. To właśnie od emerytów dowiedzieliśmy się, co jest dla nich najpotrzebniejsze, czego potrzebują, że chcą się czuć bezpieczni, chcą domów pobytu, chcą bonu opiekuńczego, rodziny zajmujące się osobami, które muszą być w domu i nie można gdzie indziej umieścić, bo uważamy, że lepiej zaopiekować się kimś w domu, a rodzinie dać szansę raz do tego, żeby miała środki, żeby kogoś wynająć na opiekę, a potem, żeby ta rodzina miała urlop wytchnieniowy, żeby też mogła czasami wyjechać i odpocząć. To są wszystko punkty z rozmów z państwem, bo wiele kobiet zajmuje się dziećmi, a jednocześnie ma starszych rodziców, czy kogoś z rodziny, którym się musi opiekować, one potrzebują wsparcia. To wyszło z rozmów z państwem. Z rozmów z państwem wyszło, akurat że pani teraz potrzebuje wsparcia. A 10 lat temu gdzie pani była? Robiłam dokładnie to samo, co teraz rozmawiałam, bo jestem już trochę w polityce. To jest 10 lat, proszę pani. Proszę pana, 10 lat temu to ja jeździłem rowerem, później maluchem, później lepszym samochodem, a teraz Mercedesem. I pan powraca, co było 10 lat temu. Znaczy, jeżeli rządziliście przecież 2 lata, PiS rządził. Co PiS zrobił przez te 2 lata? Afer się tylko narobił. W dobrze zorganizowanych państwach, demokratycznych państwach, trzeci sektor ma właściwą rangę w kraju. Przed chwilą powiedziała pani marszałek i dlatego ja bardzo dziękuję, że pani marszałek na swojej trasie także znajduje czas i przyjeżdża do małych miejscowości. Otóż inicjatywy lokalne ogniskują się właśnie w takich organizacjach jak koła gospodyń wiejskich, ale nie tylko. 2 tygodnie temu w Tłuszczu tutaj z paniami przecież świętowaliśmy 10-lecie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, także zespołu Sami Swoim. Wczoraj wspólnie uczestniczyliśmy z niektórymi paniami
Na, i panami chyba też. I panami też, oczywiście, ale tutaj paniami, które tutaj są, siedzą w pierwszych rzędach. W przeglądzie kapel z naszego terenu. Pani marszałek, naprawdę to jest wyjątkowe miejsce, przyznaję, jeżeli chodzi o aktywność organizacji pozarządowych, szczególnie właśnie tych zespołów. Ale one, i wczoraj o tym pozwoliłem sobie mówić, one wymagają, proszę pana, wsparcia. Dzisiaj tylko satysfakcja to za mało tych pań, że robią coś dobrego, że pielęgnują tradycję, że pomnażają ten dorobek. Chodzi o to, żeby to robić w pewnych komfortowych warunkach. I to spotkanie między innymi właśnie ma temu służyć. Ja się zgadzam, że na te działania no, muszą być przynajmniej jakieś fundusze, środki, żeby można było normalnie bez... Bo i tak pozyskujecie środki od sponsorów, wypracowujecie, ale żeby był on taki bezpiecznik, że wiem, że możemy planować naszą działalność na kilka miesięcy czy na rok na przód, żebyśmy wiedzieli, co robimy, bo wtedy można zrobić więcej, kiedy to planowanie następuje. A bez wsparcia finansowego jest to robić bardzo trudno. Pan Tadeusz, jeszcze sekundę, pan Tadeusz Sójka, to obecny już emerytowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej. Jeżeli Państwo nie wszyscy wiecie, ile zespołów właśnie wspomaga swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Ale nie dwóch gmin, cztery zespoły mamy. Proszę bardzo. Więc są ludzie, trzeba właśnie tym ludziom pomagać i to jest istotna rzecz. Nie, to znaczy nawet pozwolić im, żeby robili to, co chcą i najlepiej jak potrafią, tak? Żeby to nie było, że się narzuca, co ludzie mają robić, jak mają robić, to dać szansę, żeby każdy realizował. A co z ludźmi jest za granicą, co siedzą za granicą? Żyją za granicą, zawsze mogą wrócić do Polski, jeżeli mają ochotę. Wszyscy na nich czekamy, zapraszamy, mogą tutaj żyć. Wybrali taką możliwość, ale wiedzą, że każdego dnia, kiedy postanowią, że chcą wrócić, wsiadają w pociąg, samolot, samochód i wracają do Polski. Do czego mają wrócić? No to jeżeli pan nie widzi naprawdę różnicy, która się... Proszę panie, jakby pani zareagowała, bo bez tego chyba nie zareagowała, jakby w telewizji wszyscy to widzieli, ta pani z LGBT, te kurwi stare katoliczki powoli zdychają, to wtedy oni będą rządzić. Pani, mnie to obroziło. Ale nie wierzę, pani, tak, że nie obroziło. Takich słów nie można używać. Ale proszę pani, to są słowa wypowiedziane w telewizji. Ta wie pani. I to kilka razy pokazane. To właśnie, czy ta telewizja jest naprawdę takim oszukańcem i pokazuje o takie rzeczy? Znaczy, złe rzeczy. To nieprawda dzieje. Była, pani dzieją się złe rzeczy. I jak państwo wiecie, jedni ludzie potrafią zachować emocje. Wiedzą, że należy szanować innych, wiedzą, jakich słów używać i wiedzą, jak się zachowywać. Potrafią się zachować kulturalnie, nie mówią prawdę, nikogo nie wykluczają i szanują ludzi. Ale są ludzie, którzy dla poklasku, dla emocji, mówią rzeczy, których ja mam czasem takie wrażenie, że potem się wstydzą. Media to pokazują. A przecież ludzie tacy nie są. No są ludzie, którzy się zachowują niekulturalnie, a to nie tak, że wszyscy Polacy tacy są. My jednak jesteśmy, ja wiem, że jesteśmy inni, więc nie pokazujmy skrajności. Mnie takie zachowania też oburzają, tak jak każdego. Nie można nikogo obrażać, na nikogo nie można szczuć i nikomu nie można nikogo wykluczać z naszego społeczeństwa. Jesteśmy dużym społeczeństwem, pomieścimy się tutaj wszyscy, tylko musimy szanować się nawzajem i jeżeli coś mówimy, żebyśmy się zdawali sprawę, czy kogoś urazimy, czy nie urazimy. To tylko na tym polega. I zgadzam się z panią, że pani mogła być oburzona, bo takie słowa nie powinny padać. A po drugie, nie powinny być ciągle powielane, bo to zaczyna napędzać taką niechęć, którego nie powinno być. Gdyby inny człowiek, niektóry się nie pcha do partii, do rządzenia, do stołka, jak to było u nas się powiedziało, byłby samotnym ukarany. I ja dlatego pytam, gdyby pani była premierem, każda to pani powinna się domagać, żeby niszczyć, eliminować takie elementy. Jaki wyrok by pani dała? Ja nie dlatego, jestem, ona miliony ludzi obraziła. Nie jestem sędzią. Wyroki powinni wydawać sędziowie. Bo ja, jeżeli polityk chce się bawić w sędziego, to znaczy, że to już jest bardzo niebezpiecznie. Ale proszę, mamy w Polsce prawo, które mówi, że nie wolno. A czy sędziowie dobrze niczyich uczuć żadnych. Należy ci szanować. I w takich sytuacjach powinno się zareagować, ale to nie polityk, to sąd powinien
badać sprawiedliwą i tak sprawiedliwy wyrok. To premier powinien trzymać rączkę, tak. Premier powinien, premier nie jest sądem. Polityka to jest jedna, sądy to... I tak powinno być, że to działają oddzielnie i tam, gdzie się dzieją złe rzeczy, ministerstwo i prokurator generalny powinni interweniować. A Jerzy, a czy pani partia popiera to LGBT? Ja niczego nie popieram. Są w Polsce ludzie, którzy tacy są. I to nie jest tak, że tacy ludzie nagle się pojawili. Odkąd jest człowiek, są tacy ludzie, którzy tacy są. Więc nie miałam powodu, żebyśmy nagle mówili, że oni są gorsi czy lepsi. Oni są, żyją wśród nas. I powinniśmy wszyscy traktować się normalnie. No my tego nie mówimy, że my tam nie jesteśmy. No więc ja widzę, że pani... Ale dlaczego tak się głośno raptem zrobiło? Są tacy przeciwni przeciwko ludziom, przeciwko Kościołowi. Nie pani, nie są ani przeciwni ludziom, ani Kościołowi. Wszędzie zdarzają się, ja już mówiłam, wszędzie zdarzają się ludzie, którzy mówią, używają niewłaściwe słów. Ale ci ludzie są i zawsze byli. Zawsze byli. Od tysięcy lat, odkąd są ci ludzie, i możemy razem żyć. Tu nie ma przeszkód, jeżeli wszyscy zachowujemy się w porządku. Szanujemy się, nie obrażamy się, używamy właściwych słów i w tej chwili nie ma żadnych problemów. Problem się robi wtedy, kiedy mówi się, że ci ludzie są gorsi albo tamci są gorsi. I wtedy zaczyna się problem, bo nie ma w Polsce ludzi gorszy. Wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami. Mamy dokładnie takie same prawa, taką samą konstytucję i powinniśmy się wszyscy w Polsce czuć bezpieczni. I to jest podstawa. Jeżeli to będzie, to damy sobie z tym wszystkim radę. Ale trzeba zwracać uwagę, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób niewłaściwy, to trzeba to mówić, że tak nie wolno się zachowywać. Facet z facetem chce mieć dziecko, tak? Ale sam pan wie, że facet z facetem nie może mieć dziecka, więc po co zadaje pan takie pytanie? No panowie, no. Wielokrotnie o tym mówiliśmy głośno. Tak myślałam, co by tutaj dla was było takiego ważnego do zrobienia, co by wam bardzo ułatwiło tutaj życie waszej społeczności. Jaka to rzecz, jaka to sprawa? Coś, na co my powinniśmy zwrócić uwagę, tak? Po tych wszystkich. No zawsze jest coś, co można zrobić lepiej, inaczej. Co jest w tej chwili? Może więcej tolerancji, jakiegoś wyrozumiałości, napuszczenia człowieka na człowieka, takiej agresji, bo... To prawda, agresji. Teraz często na tym historia do wygłowania się pana, jak się zaczynało w Niemczech. Czasami są takie nieprzyjemne skojarzenia, że naprawdę. Zacznie się od jednej osoby, ta osoba jest B, później tych osób będzie 10, które są B, a z tych 10 zrobi się C. No, to prawda. Dlatego ja mówię, naprawdę, zawsze Polacy się różnili i będą się różnili, bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to by było społeczeństwo nie do wytrzymania, nie dalibyśmy rady takiej. Jesteśmy inni, ale przecież jest wiele rzeczy, które wszystkich nas łączy, tak? Które potrafimy razem coś zrobić, coś przemyśleć. I to jest siła, szukamy tego, co nas łączy i szanujmy się i naprawdę możemy wiele rzeczy zrobić. Właśnie wewnętrzne doskonałości charakteru. Człowiek może czuje się mniej dowartościowany i przy... Słuchajcie, to tak jak w rodzinie, no. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale jesteśmy razem, staramy się rozwiązywać problemy. Także tutaj Polacy nie są, w ogóle nie ma ludzi idealnych. Każdy ma swoje wady, zalety. Jeden lubi zupę ogórkową, drugi pomidorową. To nie znaczy, że mamy wszyscy się albo jedną zupę, albo drugą. Możemy spróbować różnych. Możemy to wszystko robić, tylko to naprawdę z szacunkiem. Z szacunkiem i z takim myśleniem o tym, że ja chcę być szczęśliwa, także wokół mnie będą ludzie też szczęśliwi, będzie łatwiej wszystko. Problem się bierze wtedy, kiedy ludzie czują się wykluczeni, kiedy czują się, że są niedocenieni. No, każdy chce czuć się częścią społeczeństwa. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Ja bym bardzo chciała tu przyjechać. Może za jakiś czas na jakieś zobaczyć te wasze występy, bo to słyszałam ze znajomych. A jest to oglądać. Dobrze, ja się zobowiązuję, że to przyjadę. Jak będziecie mieli pomysły, to bardzo proszę, przysyłajcie do mnie i może wspólnie coś damy radę. Jeżeli dużo kobiet działa, no to właśnie, to ja bardzo proszę o te pomysły. Wczoraj w Berezie naprawdę tak rozśpiewaliście państwo.
atmosferę, że długo, długo pozostawała w głowie i w uszach. To są różne rozwiązania, znaczy wiecie, że też trzeba odwiązać. No bardzo, bardzo proszę. A teraz, jeżeli pozwolicie, jedziemy dalej, bo mam jeszcze wiele miejsc do objechania. Jest. To ja bardzo dziękuję bardzo. To, z czego nie wolno, do czego nie wolno dopuścić i to wspólnie powinniśmy robić, to, co robicie, nie może być zawłaszczone przez nikogo. Proszę sobie, to jest tak, to jest to lokalne, to, co robicie, kochacie, to, co robicie, nie wolno sobie dać tego zawłaszczyć. Pod żadnym pozorem. A czy można